No. Siema! Dzień dobry. Gdzie lecicie? A do babci jadę. A ja na Willy Boysów. No, potrenować trochę na kole. No, to trzymaj się. Trzymajcie się, nara. U nas jest dzisiaj tak ciepło, że tylko można się wychłodzić na motocyklu, bo... No to tak, to gorączka jest. 26 stopni, cały czas prawie pełne słońce. Siema, ja jak zwykle na Willy Boysów. Cudna, przepiękna pogoda, tylko upalać. Spotkałem widzów, trenuję. Przyszedłem się tutaj, przyjechałem tutaj po prostu odpocząć i się zrelaksować. Na wieczór, ładny zachód słońca. Jeszcze trochę. Godzina, nie wiem, około 20 jest. Ja sobie trenuję, po prostu już bardzo wysokie piony. Motocykl mi zwalnia, jestem z tego bardzo zadowolony. Coraz lepiej, po prostu, coraz lepiej. Zabłądził się jak? Wolnymi tu przyjechał. W tygodniu trening Willy, w weekendy wypad ścigaczami. Tak to u mnie ostatnio bywa i to mi się bardzo podoba. I tego nie zmieniam na razie. Od czasu do czasu jakaś wirownia. Pies też mnie lubi. Bez kitu. Postaram się zrobić fajną gumę wolną, wiesz? Nagrałeś? Nagrywa się? Nie jak ostatnio? Nagrywa się. Jest. Też jest. Wbił Tomek! Willy Boys! Nieprawda, że idzie mu coraz lepiej? Coraz lepiej. Dobrze. U Tomka też progres widać. Wiecie co, bo tutaj w tym mieście to jeszcze trochę to wszyscy będą tylko na kole latać, wiecie? Policja będzie miała pewne ręce roboty.
lepiej, co? Lepiej. Jak długo? No, tak, co widać, jak poszło ładnie? No, bardzo ładnie. No, to jest ulica Willy Boysów. No, co zrobiłeś? Nie. To wywal go do rowu. Przez stópkę sobie zamontowałeś. Jeszcze nie. Czekaj, Tomek. Daj chwilę. No wiem, mówiłeś. Taki fajny w rowie leży i najlepszy KTM to jest. No. Jeszcze ten muszę okleinę muszę trochę poprawić, żeby ładnie wyglądało. No nie tak ładnie wygląda. Słuchaj, najważniejsze, że ma moc. No, wszystko działa. Ma to kopnięcie. Ma to kopnięcie. Czyli krosuwa, nic więcej od niej nie wymagamy, no nic nie potrzeba. To ważne, żeby silnik był sprawny. Tak jest. No to dawaj, Tomek, nagrywaj Blacka. To trzymaj za mnie kciuki, żeby się nie wyglebił, nie? A tu co to jest? Gdzie, co? Wyskoczyło. Co jest? Popraw to. Wiem. Ja ci porysuję całe. Szkoda motory. Muszę poprawić. No bo szkoda wahacza, bo to będzie taki kurek podrapany cały. Ale coś wychodziło, nie? No, jedno ci powiem, że z tyle od motoru miałem rękę. Jakie? Z tyle od motoru miałem rękę. Aha, a kółko jak? Przy tym tu teraz ostatnim, co tu przyjeżdżałem? Nie zwróciłem. Nie zwróciłeś. Na nagraniu będzie. Okej. Okay. Godzinka treningu starczy. Jeszcze. No dobra, ostatni raz. Wiecie co, tak jak ja tutaj trenuję, to ja nie przekraczam 60. Kuźba! Usłyszał mnie, wiedziałem. Jezu, patrz jak mu idzie. Patrz. Nie mógł wytrzymać. No nie mógł wytrzymać w domu. Usłyszał przez okno, kurczę, nie wiem, coś tam otwarte musiał mieć. Okno i się ciepło, to otworzył. I usłyszał, no. Co ja mam mu zrobić? Teraz nie pojadę stąd. Teraz będziemy jeździć. Spodziewałem się tutaj Tomka, no. Ciekawe, czy znowu paliwa mu zabrakło, czy... Jedzie, kuźba. Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
Co, ty usłyszałeś mnie? No. Bez kitu, tak myślałem, ale jaja. A pisałem do ciebie, czy jeździć, bo słyszę coś. A ja nie miałem w ręku telefonu. Znaczy, no, miałem na chwilę, ale nie widziałem. Co, masz paliwo? Pół bakier. Łe, to styknie. Kurde, zaraz ci... Ja się kleciałem? No. Ładnie. No, ładnie, coraz lepiej. Czwórką. No, widzisz? Czwórka jest bardziej elastyczna, lepiej. Łatwiej. Łatwiej, no. Tylko dobra kompresja, bach i jesteś, nie? Po prostu się zgadzał. Znaczy, to jest przełomu strzał bez komprechy. No. Ale z kompresją lepiej, bo więcej gazu wtedy masz, wiesz? Nie wiem, ja to wybijam, bo przy praktycznie takim prykaniu, że wiesz, że aż łańcuch lata. Aha. To chodź tam, podjedziemy, to ci pokażę, jaki progres ja mam. Przełamałem to. A co? Przełamałem? Przełamałem barierę moją. Czyli poszedłem jeszcze wyżej. Na swobodnym... O! Paralotnia. Na takim już pionie, gdzie po prostu motocykl zwalnia. Teraz to było bardzo, bardzo na, nie wiem, 50, może 100 metrach, odczuwalne bardzo. I to mi się właśnie podoba. Tam Tomek. Dobra, siema. To tam prosto jedziesz, czy tam i tam? Nie, ja, no, ja powrótkę sobie zrobię, to jeszcze na kole. I co, długo, nie? Jadę. Ładnie. No dobra, miałem na gapę, siema. Siema, uważaj na tym mokrym, żebyś się nie wyglebił.